Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Halo, dzień dobry, witamy w tę piękną, słoneczną niedzielę z Radia Pryzmat. Nadaje mama Stasia Beata i Stasio, lat 4,5. Prawda? Tak. Witamy Was, kochani. Będziemy teraz snuć piękną opowieść o rzeczach, które mamy przed sobą. Stasiu, kochanie, co my tutaj widzimy? Gdzie my jesteśmy dzisiaj? Na łące. Na pięknej łące. Co ty na tej łące widzisz, myszko? Kwiatki. Tak, a jakie to są kwiatki? Jak myślisz? Mogą to być rumianki? Nie. Podobne, to? Trochę podobne. Drzewko. Drzewo jakieś chyba takie duże, stare. Popatrz, jaką ma taką suchą korę. I no. Co jeszcze? Słoneczko. Tak, to znaczy, że piękny dzień, słońce tak przebija. I jaka jest trawa? Zielona. Pięknie zielona trawa, tak, soczysta. No i co tu mamy jeszcze, kochanie? Gdzie to jest? Jak myślisz, gdzie to może być? Na łące. Na łące albo... Gdzie jeszcze możemy być? W w parku. W parku, no właśnie. A jak w parku, to jakie tam mogą być zwierzęta? Ptaszki. Tak. Jakie jeszcze zwierzątko, które lubi skakać po drzewie? Wiewiórka. Wiewiórka. Myślisz, że tutaj na pewno jest nie jedna wiewiórka, która skacze z drzewa na drzewo. Pamiętasz, jak się czasem gonią wiewiórki? Widzieliśmy kiedyś w parku, jak jedna drugą goniła? Bawiły się? No. Tak. To musimy sobie wyobrazić, co tam może być. Może być jakiś krasnoludek? Nie. A ja myślę, że na pewno tam jest dużo krasnoludków, takich, których mieszkają w parku. A ja myślę, że krasnoludki sobie rysują co drzewko. Drzewko? Siedzą za drzewem i rysują drzewo? Tak? I się przyglądają. Przyglądają się, dokładnie. I na pewno się bawią, mają jakiś piknik pewnie. Jest tak. Taka piękna pogoda i chcą wykorzystać to, że jest słoneczko świeci i jest tak ciepło i przyjemnie i ptaszki śpiewają i wyszły pewnie z tych swoich domków, które tam gdzieś mają pod drzewem. Może mieszkają w norce? Nie. Nie? W domu swoim. A gdzie jest ten dom? Na łące. Ale dokładnie gdzie mieszkają? Mają swoje domki. Pięknie. I wychodzą czasem na spacer, tak? Tak. Ale my ich chyba nie widzimy. Widziałeś kiedyś skrzacika takiego albo krasnoludka? Nie. Ja myślę, że one wychodzą wtedy, jak my nie widzimy. Wtedy, jak nikt nie widzi, jak nikt nie spaceruje. Wcześniej rano albo późno w nocy. I tak sobie patrzą na ten park, jak u nich jest pięknie. Cieszą się każdym kwiatuszkiem, każdą trawą. A co czasem, Stasio, lata nad łąką, nad kwiatami? Kwiatki. Nie, co lata? Kwiatki nie latają. Co lata nad kwiatkami i tak siada na kwiatuszek i czasem może siąść na nosie, jak się ma szczęście. Pszczółka. Pszczółka też. Mama myślała akurat o o motylach. O motylach, że możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na takiej łące, świeci piękne słońce i biegamy na bosaka. Tak, mama kiedyś się uczyła takiego wierszyka w podstawówce, jak była mała, o lecie, ale to już nie pamiętam. Ale tam było coś o tym, że lata się boso po łące i łapie się motyle. Na łące jest tyle fajnych rzeczy. Pszczółki. Pszczółki, dobrze. A co te pszczółki robią? Ciekawego. Czy one są potrzebne? Tak. Czy my ich potrzebujemy? Tak. Zbierają, latają na skwiatka na skwiatka i zbierają nektar. Nektar, tak. Żeby zrobić na nos miodek. Miodek, który bardzo lubimy jeść. Kochamy. Kochamy jeść.
Tak. Codziennie na śniadanko jemy chlebek z miodem. Prawda? Tak. Tak jest. I pszczółki są bardzo potrzebne. No. Żeby inne roślinki mogły rosnąć. Prawda? I co jeszcze, myszko, kochanie? Co jeszcze jest na... Co jest na łące możemy znaleźć? O, takie jakieś zwierzątko, które tak szybko ucieka i takie malutkie. Czasem kot je lubi gonić. Pomyśl mucha. Sobie. Nie, a mucha to też. A takie inne troszeczkę? Szare z ogonkiem? Pszczółka? Z ogonkiem. I robi tak. Pi. Myszka. Myszka, tak, myszka polna.